Cześć, witam Was z miejsca, gdzie do niedawna odbywały się przede wszystkim eventy Samsunga tutaj w Barcelonie. Tym razem, w tym roku, spotkamy się tutaj z nowymi urządzeniami Huawei. Dosyć skromne oznaczenia i na razie jeszcze niewiele ludzi. Nie pokażą smartfonów, co prawda. Zobaczymy, co pokażą. Wiemy, że pojawi się tablet, wiemy, że pojawią się inne urządzenia. I jesteśmy już w strefie produktowej. To, co przed sobą widzicie, to jest Huawei MediaPad M5. 8,4 cala, wyświetlacz, 2K rozdzielczość, głośniki robione we współpracy z Harmanem Kardonem. No i działa oczywiście z procesorem Kili. 4 GB pamięci RAM. Bateria, która podobno wytrzymuje długo, dosyć, według prezentacji. Jest Quick Charge, jest Android 8.0, MUI 8.0. Tym 4 GB pamięci RAM towarzyszy 32 albo 64, w zależności od wersji, giga pamięci flash. Z tyłu ta kamerka tutaj to jest 13 megapikseli. Z przodu mamy oczko 8-megapikselowe. Ładne, cienkie urządzenie. Fajnie leżące w ręce. Z porządnymi głośniczkami. Z mikrofonami. Fajna rzecz. A tutaj mamy Huawei MediaPada M5 Pro. Jak widzicie, może działać jako podręczny laptopik. To jest też nadal tablet. Bardzo fajnie wygląda. Też jest dosyć cieniutki. Jak widzicie. Bateryjka. No to jest duży ekran 10,8 cala. Też rozdzielczość 2K, podobnie jak w wersji podstawowej. Bateryjka ma 7,5 mAh. Działa oczywiście na najnowszym Androidzie, z najnowszym MUI 8.0. Ma 4 giga pamięci RAM, 64 pamięci flash. Z przodu, podobnie jak w młodszym braciszku, kamerka 8 megapikseli, z tyłu 13 megapikseli. To, co go wyróżnia, to jest, są 4 głośniki robione we współpracy z Harmanem Kardonem. A cóż, podobno ładnie grają. Bardzo fajna maszynka do codziennej pracy. Z dużym touchpadem. Po włożeniu klawiaturki aktywuje się desktop mode. O. I teraz możemy korzystać na laptopie jak na komputerze. Ej, uruchamiam się niestety przez cały czas prezentację. No, jest. Udało się. I w ten sposób możemy pracować jak na laptopie właściwie. No, szybko pokażę Wam tylko specyfikację. Wspomnę o tym, że no, przede wszystkim ma odblokowywanie odciskiem palca. Czytnik jest wbudowany. O, może mi się da pokazać w guziczek we włącznik. Oprócz tego ma tą fajną kamerkę, którą widać na screenach, która jest ukryta pośród klawiszy funkcyjnych po środku. No i to by było na tyle właściwie. Powolutku kończy się prezentacja nowych produktów Huawei. Zobaczyliśmy jednego bardzo fajnego laptopa, dwa tablety w dwóch wydaniach i urządzenia do obsługi sieci. Teraz wszyscy próbują się jeszcze dopchać do urządzeń. Nam się niestety nie uda, musimy biec dalej.